Dolny Ślązak Roku. Tytuł zaszczytny, a pośród kandydatów plejada wrocławskich polityków, celebrytów i artystów przez duże A. Prezydentowi Wrocławia przyszło więc walczyć z Eweliną Lisowską, a profesor Miodek stanął w szranki z Robertem Moskwą. Jak deklarowali organizatorzy, poszukiwano osoby, która złotymi zgłoskami zapisała się w historii naszego regionu. Szybko więc prześwietlamy zeszłoroczne osiągnięcia kilku nominowanych i tak. Anna Wyszkoni, przegrana w finale Tańca z Gwiazdami. Ewelina Lisowska, występ w jakże popularnym ostatnio spocie reklamowym. Robert Moskwa, ożonek z uroczą tancerką pole dance. I czym są przy tych sukcesach książki Krajewskiego czy zdjęcia Stokłosy?